miało nie być politycznie. Mówimy o naszym systemie edukacji, ale musimy zapraszać artystów, muzyków. Moim gościem Majka Jeżowska, wokalistka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wow, dzień dobry, witam serdecznie. To... Jak pan się mieści, panie Łukasz, w tym aucie? Przyznam się... specjalnie podniesiony? Nie, ale nie. Jak spojrzymy za moje plecy, to tam już chyba nie jest wygodnie. Wygodnie? Okej. Okay. No okej, okay, to jest dobry, chyba... Co za piękny dzień. Piękny, tak. Ja czekam na słoneczko i chciałbym zacząć od singla. Tak. Możemy go wypuścić? Tak, bardzo proszę. Drodzy Państwo, 3, 2, 1, start. Twoje słodkie, lecz puste. Obietnice jak motyla, życie krótkie. Uwierzyłam, bo wierzyć ci chciałam. Po co ja tak długo twoich słów słuchałam? Skazana. Tak. Zamykamy pewien etap z przeszłości, rozliczamy się z nią i idziemy tak. z wypiętą piersią przed siebie tak, w życie. Tak, z podniesionym czołem. Skazana to jest oczywiście bardzo osobista piosenka, ale również nawiązanie troszkę do takiego babskiego duetu, do jednej z najpiękniejszych, jak twierdzą słuchacze, piosenek polskich. On nie kochał nas. Mhm. Kilka dekad temu nagranej przeze mnie i przez Krysię Prońbą. I takich kobiecych piosenek jest dosyć mało, a ja do singla, do piosenki Skazana zaprosiłam Lenę Romul. To jest bardzo utalentowana dziewczyna, która pisze teksty, muzę, gra na saksofonie w moim zespole. Mhm. I ta piosenka nas połączyła, bo kiedyś brałyśmy udział w takim projekcie dubstepowo-rygowym i okazało się, że możemy tę piosenkę właśnie zrobić razem. I ona dopisała końcówkę, taką rapowaną, z perspektywy 30 lat młodszej osoby i o też kończącym się związku i wejście na nową drogę życia. Myślę, że piosenki... Często nam towarzyszą w różnych momentach życia i bardzo pomagają. I wiem, że ta moja piosenka Skazana, którą grałam przez cały sezon koncertowy, a grałam naprawdę bardzo dużo koncertów w tym roku i to różnych. Nie wiem, czy pan wie, ale grałam również na hip-hopowych festiwalach z raperami z problemu, na Kazimiernication, festiwalu bez spinki. Byłam na męskim graniu i to jest moje nowe życie muzyczne również. I Skazana jest drugim singlem już, który pokazuje, że naprawdę próbuje wyjść z szuflady piosenkarki kojarzonej z dziećmi. Może pani siebie tak postrzegała, ja postrzegam panią jako osobę łączącą pokolenia, bo nawet personalnie, jeżeli odnosi się pani do ostatniego singla, to no niestety ta różnica pokoleń jest widoczna, a mówicie jednym głosem. I co jest dla mnie wielkie, takie budujące, pani nie boi się takiej otwartości, mówienia, że to nie wiek nas definiuje, czego możemy oczekiwać od życia i jakie są nasze potrzeby. Tylko głowa i nasze ograniczenia, nasze kompleksy, to jak jesteśmy wychowywane, bo mówię tu o paniach, o kobietach, którym się wydaje, że facet, że bez faceta sobie nie dadzą rady. A ja jestem przykładem. Zresztą całe życie bez faceta sobie dawałam rady, naprawdę. I myślę, że trzeba uwierzyć w siebie i pokochać siebie za to, kim się jest. Samotność jest nam pisana w ogóle od momentu, kiedy wychodzimy z ciała matki. Już jesteśmy samotną, odrębną istotą i nie wolno się bać samotności ani narzekać, bo samotność też daje, uczy nas dużo i daje nam
też dużo wolności, ja tak uważam. Ale czytając wywiady, słuchając podcastów, rzuciło mi się tak bardzo mocno, jak komunikowała się pani ze światem, ja jestem kobietą spełnioną. Aktywną zawodowo, byłam żoną, jestem mamą, jestem... A ostatnio seksualnie coś mi dzisiaj wyskoczyło słowo. 8:29, wchodzimy na grubo, tak? No nie, no bo byłam rzeczywiście w podcaście i opowiadałam o tym, że to ale nie jest tak... Ale chciałem wprowadzić miękko, naprawdę. A, no to na twardo wchodzimy. Podoba mi się to. Ale nie, no w naszym po prostu kraju... nie ma ograniczeń. Ja uważam, że to jak my... próbujemy narzucać ludziom, jak się mają ubierać, jak się mają zachowywać, bo mnie, osobie, która jest babcią, kobietą 60-letnią, nie wypada, nie wiem, mieć przyjemności w życiu. I ja powiem tak, będę mówiła o tej szufladzie, bo w tej szufladzie byłam tak długo i przez to mam problem z tym, żeby mnie postrzegano troszeczkę inaczej. Chociażby wśród radiowców, którzy jak dostają mój singiel Skazana, to się zastanawiają... Jak dla dzieci Skazana? No nie, nawet, no właśnie, ale nie rzucają się na to jak na dobrą piosenkę, a to jest dobra piosenka, tylko zastanawiają się, czy to jest dla nich dobre, czy dla słuchaczów będzie dobre. Nie wiem, ja mam z tym problem, bo uważam, że dobra piosenka, muzyka zawsze się broni i zawsze znajdzie swoich odbiorców, ale też potrzebuje przestrzeni, potrzebuje promocji. I ja ze względu na tą moją szufladę, w której siedziałam tak długo, tej promocji mam bardzo mało. Ale słuchając znowu podcastu, wybrzmiewało bardzo mocno, że do pewnych rzeczy w życiu trzeba dojrzeć i nie można się, powiedzmy, zamykać, że coś muszę zrobić przed 30, 40, tak. 50 rokiem życia. Tak jak pani powiedziała, ja do tego, co dzisiaj śpiewam, co dzisiaj gram, też musiałam dojrzeć. Dokładnie tak. Przez wiele lat świetnie się pani czuła w tej roli, w której bardzo pani dobrze odgrywała. Się czułam. Oczywiście, bardzo dobrze się czułam, bo kocham to robić i wiem, że byłam na absolutnie odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Mhm. Natomiast myślę, że brakowało mi tej wolności wypowiedzi, bo jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak jak nauczyciel, ktoś, kto edukuje dzieci, tak ktoś, kto śpiewa dla dzieci, musi być bardzo odpowiedzialny za każde słowo, daje przykład. Są rodzice, no, są pewne wartości, których nie można przekraczać pewnych granic. A teraz, jak występuję dla, nie wiem, dla studentów, dla młodych ludzi, to wiem, że mogę się z nimi komunikować jednak innym językiem i jest mi bardzo z tego powodu przyjemnie, bo ja robię to, co powinnam była robić, nie wiem, będąc 20-parolatką. I to mnie w związku z tym strasznie kręci i jara, że ja mogę tego jeszcze doświadczyć w tym życiu, tak? A kiedy nastąpiła taka przemiana? Kiedy jakby poczuła pani wewnętrznie, okej, to jest ten czas, moi drodzy, zapinajcie pasy, bo będzie troszeczkę mocniej. Myślę, że byłam zmęczona właśnie tą szufladą, takim postrzeganiem mnie jako osoby, która nie ma swojego zdania albo jest taka święta, że nie stać ją na więcej. Ja chciałam robić muzycznie jeszcze dużo, dużo rzeczy i to mnie bardzo ograniczało. A potem przyszedł Poland Rock, wiadomo, wielkie przebudzenie i jak to któryś z dziennikarzy powiedział, zmartwychwstanie muzyczne. Bardzo mi się to podoba, bo rzeczywiście od tego wszystko się zaczęło. Zaczęły się zupełnie inne koncerty, inne propozycje. Zagrałam w tym roku w filmie, premiera będzie w przyszłym roku w marcu na podstawie książki Pokolenie IKEA. Zagrałam mamę głównego bohatera, Czarnego, którego rolę wcielił się Bartosz Gellner. Jestem bohaterką gry RPG. Co jeszcze? Drugie życie i drugie to życie, drugie ale życie naprawdę jest... bardzo dużo różnych rzeczy. Jestem bohaterką gry RPG. Byłam DJ-ką na Powiślu latem. No wszystko jeszcze przede mną. No. Ale nie boi się pani słowa hejt, z którym chce pani walczyć, bo łącząc pokolenia, z pewnością wielokrotnie pani usłyszała: wow, hamuj, to nie ten czas, to nie ta forma, dlaczego... Najgorsze jest to, że głównie mówią to kobiety.
i to młodsze, które zapominają, że też będą miały kiedyś te same lata i też będą chciały jeszcze poszaleć, póki można, póki jest zdrowie, póki są, jest apetyt na życie, no nie możemy się zamykać w pudełku. Ja w tym pudełku byłam za długo i dlatego teraz być może tak odważnie krzyczę i mówię o sprawach, które są dla mnie ważne, bardzo otwarcie, bo nie ma czasu na kłamstwa, nie ma czasu na owijanie w bawełnę. To jest moje życie, ja chcę je przeżyć jak najpełniej. Nie ucieka również Pani od tematu tolerancji, który w naszym kraju jest odmieniany przez przypadki, wyciągany bardzo często do dyskusji, a Pani mówi nie, nie ma czegoś takiego jak rodzic na przykład nieprzygotowany na dziecko LGBT, bo dokładnie. Koniec i kropka, zero-jedynkowy, to masz być przygotowany, jesteś dokładnie na tyle tak doświadczony. O, widzę, że jest lektura w replice przeczytany wywiad. Tak, bardzo mi się podobał. Przyznam się szczerze, że ja lubię takie, bo to nawet dla mnie nie są odważne opinie, tylko Pani nazywa rzeczy po imieniu, nie bawiąc się w politykowanie, w używanie takich okrągłych, ładnych słów. Masz być gotowy, to jest Twoje dziecko. Mam problem z byciem dyplomatką, na pewno, ale nie uczęszczałam na żadne kursy dyplomacji i mam z tym problem, bo czasami jestem zbyt bezpośrednia i zbyt otwarcie nazywam rzeczy po imieniu. No, ale może wtedy mówiąc o tolerancji, trzeba takiego języka myślę, używać. Myślę, że tak. Ja nie lubię hipokryzji, z którą jednak mamy do czynienia i to w życiu politycznym, i w życiu zawodowym, w życiu duchowym, bo to jednak ta hipokryzja dotyczy nauczania pewnego, że wszyscy jesteśmy jednakowi, szanujmy się, kochajmy się, kochajmy bliźniego samego jak siebie bliźniego swego jak siebie samego, po czym jak się nam ktoś nie podoba, to potrafimy go zlinczować i wyrzucić ze społeczeństwa i namawiać zresztą do jakiejś nienawiści. To jest dla mnie no, nie do przyjęcia. I to chyba nie dużo trzeba, wystarczy tęczowa torebka, tęczowa flaga i już od to razu działająca jak płachta, czerwona płachta na byka. Mniejszych miejscowości, takich zamkniętych środowisk, gdzie to słowo z ambony głoszone jest najważniejszym przekazem i jedyną prawdą, ale trzeba z tym walczyć. No, trzeba uświadamiać ludzi, że moje dziecko zasługuje na moją miłość i nikomu nic do tego, jakie ono jest. Tak? Ale zawsze miała Pani takie podejście do życia? Kiedy stanęła Pani po tej stronie barykady, mówiąc, to jest moje miejsce, to jest właściwe miejsce, ja chcę o tym mówić? Ja jestem tylko za prawdą i za tolerancją. Nie walczę, no, nie mam jakby narzędzi do walki, oprócz tego, że mogę o tym mówić. Muzyka. Ja byłam wychowana w duchu naprawdę głębokiej wiary katolickiej. Mój tato był bardzo wierzącą osobą, mój wujek był księdzem. Ja śpiewałam w kościele całe liceum w Nowym Sączu. Pisałam nawet teksty. Hejterzy, słuchajcie. I właśnie dlatego mam takie umiłowanie do prawdy i do drugiego człowieka. To znikąd się to nie wzięło. Właśnie z tego wychowania tolerancji, szacunku do drugiego człowieka. Ja to wyniosłam z domu. Ja patrzyłam, jak mój tato zajmuje się chorymi, był prezesem Związku Sybiraków, zajmował się starszymi osobami, pełnił różne funkcje charytatywne. Mhm. Ja dlatego mam to chyba wpojone, że ja się udzielam charytatywnie, lubię pomagać, bo taki mój tato był. I nikt mi nie powie, że jestem katolicka, bo ja jestem wychowana w tym duchu. To nie jest nic złego widzieć rzeczy takimi, jakimi są. To, co poszło nie tak w naszym kraju, skoro wy jako środowisko artystyczne jesteście bardzo otwarci. Kochacie dyskutować, nie chowacie pewnych tematów, no tak, które są niewygodne. To zależy co w naszym kto kraju? Gdzie? Ja jestem akurat taka rock'n'rollowa dusza, a nie wszyscy są. Lubię to, ale dzisiaj mamy świetnie dobranych gości. Więc ja jestem rock'n'rollową duszą, ale większość moich znajomych artystów nie. Po prostu grzecznie idą tam, gdzie ja bym nie poszła, występują tam, gdzie ja bym nie występowała i nie mają z tym problemu. Widocznie nie czują potrzeby opowiadania się po której stronie. Mnie się już nie chce udawać po prostu.
Za chwilę Sylwester. TVP będzie organizował Sylwestra. Ale to czy Sylwester jestem pod palmą. Ale czy wystąpiłaby pani dzisiaj pod tym brandem? Przede wszystkim ten brand nie zaprasza mnie już od dawna do siebie i ja nie mam z tym problemu, bo ja mam co robić. Ja bardzo jestem zapracowaną i aktywną osobą, jak widać, więc można bez tego żyć. A jak pani odbiera kolegów, koleżanki po fachu, z branży, którzy akurat mają inne poglądy, albo poglądy takie jak pani, a mimo wszystko szukają tej platformy, jaką jest telewizja? Nie siedzę w ich głowie. Nie wiem, widocznie nie mają z tym problemu. Potrafią to pogodzić. Nie wiem, potrafią udawać, potrafią się naginać, potrafią robić shake hand z kimś, kto jest, nie wiem, okrutnym kłamcą, nie wiem. Ja bym tak nie mogła, ale każdy ma prawo, właśnie na tym polega wolność. Każdy ma prawo robić tak, jak uważa, nie mnie to osądzać. Ja mówię tylko z własnej perspektywy. Czyli mam tyle lat, ile mam, kocham siebie, kocham ludzi, chcę robić po prostu... Ja jestem małolatą w głowie, bardzo rock'n'rollową. Będę wypuszczać następne piosenki. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, bo za chwilę będzie nowy odcinek vloga z backstage'u teledysku, a jest już 16 odcinków naprawdę fajnych. Pokazuję tam moje życie, kogo spotykam, jak się bawię, jak pracuję i tak dalej. Także... Drodzy Państwo, wokalistka Majka Jeżowska, wow, legenda w aucie, uwielbiam Pani energię. Skazana na cudowne wywiady. Skazana na sukces, skazana naprawdę na dobre życie, na fajne życie. Bardzo dziękuję bardzo. Bo to było coś emocjonalnego. Zaraziłam troszeczkę? Zdecydowanie tak, otwórzcie kawę. Czy Majka Jeżowska nie jest lepsza niż dwie filiżanki kawy o tej porze? Dwie podwójne. Włączajcie mój kanał YouTube i posłuchajcie Skazanej. Dziękuję bardzo, nisko się kłaniamy. Było mi naprawdę bardzo, bardzo miło.